należę do Ciebie, chory świecie! Nie należę do Ciebie, chory świecie! Umarłem! Umarłem! Umarłem dla każdej wartości, chory świecie! Umarłem wraz z Chrystusem! Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus! A moje życie obecne jest życiem w wierze w Syna Bożego, który we mnie zamieszkał i mnie zbawił! Zbawił mnie! Uratował mnie! Mój Jezus mnie uratował! Uratował mnie mój Jezus! Wykupił swoją drogocenną krwią! 2000 lat temu! Odkupił mnie! Odkupił mnie! Odkupił mnie z rąk diabła! Człowieku, od początku, kiedy istniejesz na tym świecie, kiedy otworzysz swoje oczy, kiedy wypowiesz pierwsze słowo, kiedy otworzysz swoje usta, jesteś dzieckiem diabła i dajesz mu absolutne prawo. Dajesz mu absolutne prawo, ponieważ pierwsi ludzie odwrócili się od Boga, odwrócili się od Ojca, stali się buntownikami. Nie usłuchali miłosnej rady Ojca, odwrócili się od Niego. W konsekwencji tego każdy człowiek rodzi się w grzechu. Nie ma czegoś takiego jak grzech pierworodny. Jest upadła grzeszna natura. Każdy człowiek jest upadły i grzeszny. I musi narodzić się z Bożego Ducha, jeżeli chce wejść do nieba. Ja 12 lat temu upadłem na kolana i przeprosiłem Boga za moje życie. I On mnie zbawił w jednej sekundzie. W jednej sekundzie stałem się Jego synem. Bo zrozumiałem, że Jezus Chrystus 2000 lat temu umarł za mnie, za Przemysława Więzika. Myślał o mnie. Tęsknił za mną już wtedy. Ojciec wyciągnął rękę. Ojciec wyciąga rękę dzisiaj do Ciebie i mówi: spójrz na mojego syna. Spójrz na mojego syna. Umarł za Ciebie. Przestań chodzić z diabłem za rękę. Zmień ojca. Jesteś sierotą. Człowieku, jesteś sierotą. Bez Boga żywego jesteś sierotą. Jezus chodził 2000 lat temu. Żywy Bóg chodził na ziemi w otoczeniu 12 apostołów. Chodził ze swoimi uczniami. Byli w bliskiej relacji. Jedli. Spali. Patrzyli w gwiazdy. Puszczali bąki razem. I mówi do nich: nie zostawię was sierotami. Ty może chodzisz do kościoła. Może wisi na twojej szyi narzędzie zbrodni pod tytułem krzyżyk, czy jakaś inna bzdura, i odwraca uwagę od żywego Boga. Może tak masz, ale ja ci dziś mówię, możesz nie być sierotą, bo jesteś sierotą. Jesteś sierotą, rodzisz się sierotą. Nie masz ojca. Ty musisz wybrać, zdecydować, czy chcesz mieć ojca. Dziś ojciec wyciąga rękę do ciebie i mówi: stań się moim dzieckiem. Stań się moim dzieckiem. Jak to zrobić? Tak jak ja kilkanaście lat temu upadłem na kolana i zrozumiałem, że jedyna rzecz, która oddziela mnie od Boga żywego, to mój własny egocentryzm. To moje ja. Ja powiedziałem: ja już nie chcę rządzić w moim życiu. Jezusie, uratuj mnie teraz. Chcę tego. Tak, mam wolną wolę i chcę tego. Masz wolną wolę i wybierz życie. Kładę dzisiaj życie przed Tobą. I śmierć. Wybierz życie, żebyś żył. Ja wybrałem życie. Jestem chrześcijaninem. Jestem synem Boga żywego. We mnie mieszka Bóg. Możesz doświadczyć mocy z nieba teraz. Masz jakąkolwiek chorobę, podejdź tutaj teraz. Zostaniesz natychmiast uzdrowiony. Natychmiast. Dlatego, że Bóg, który 2000 lat temu przyszedł na ten świat, pokonał również każdą chorobę na krzyżu. Nie tylko umożliwił wejście do nieba i połączenie z Bogiem, ale pokonał każdą chorobę, każdą patologię, bo to jest od diabła. Bóg nie ma nic wspólnego z chorobami. Gadanie: to jest mój krzyż, to są religijne bzdety, to są kłamstwa z Watykanu, to są kłamstwa prosto z piekła. Ja mówię Ci o żywym Bogu, nie o religii. Nienawidzę religii.
Nienawidzę religii. Religia oddziela Boga od człowieka. Ja jestem dzisiaj listem Chrystusowym do Ciebie. Jestem wykupiony drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Jestem dowodem, że Bóg istnieje, bo Go doświadczyłem. Doświadczyłem żywego Boga i doświadczam na co dzień. W cudowny sposób. Możesz doświadczyć żywego Boga. Możesz stać się Jego synem. Okradam Cię dzisiaj z mrzonki pod tytułem wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie! Wszyscy jesteśmy dziećmi diabła! Bo ten chory świat idzie do utylizacji. Jezus może wrócić w każdej chwili po mnie. Dobrze by było, żeby wrócił też po Ciebie. Rozważ to! Rozważ to! Bóg kocha człowieka tylko w Chrystusie. Poza Chrystusem nienawidzi człowieka i musi go zabić. To jest maszyna do zabijania. Ten sam miłościwy, kochany ojciec jest jednocześnie maszyną do zabijania, ponieważ to jest sędzia. Daj osądzić swoje życie. Daj osądzić swoje życie 2000 lat temu. Ja dałem osądzić swoje życie. Mój grzech został przybity do krzyża. Jezus zabrał mój grzech, a ja stałem się Jego sprawiedliwością. On zabrał każdą patologię. Po prostu się z tym zgodziłem. I to jest dobra nowina. To jest Ewangelia. Bardzo prosta informacja. Oddaj Mu swoje życie. Oddaj Mu swoje dobre uczynki i swoje złe uczynki. Bo dobre uczynki, przyjacielu, kwalifikują Cię prosto do piekła. Ponieważ nie ma jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Mam dla Ciebie taką informację. Twoje dobre uczynki nie robią wrażenia na Bogu. Wręcz powodują odruch wymiotny. Dobre uczynki powodują odruch wymiotny. Chodzi o żywe uczynki. Żywe uczynki. Twoje uczynki dobre czy złe są martwe i idziesz do piekła. Oddaj życie Jezusowi, abyś żył. Przeklnij swoje dobre uczynki. Przestań się starać. Uznaj, że twoje dobre uczynki są nic nie warte. Bo tak mówi Bóg. Słowo Boże mówi, że choćby człowiek w jednej ustawie, w jednym przekazaniu uchybiał. A jeżeli choć raz pomyślałeś źle o drugim człowieku, w oczach świętego Boga jesteś mordercą. Nie ma różnicy, czy popełniłeś aborcję, czy żresz jak świnia. Grzech to grzech, błąd to błąd. Jeżeli uchybiasz w jednej najmniejszej rzeczy, winien jesteś złamania wszystkich przykazań. Winien jesteś grzechu. To jest nie do osiągnięcia, ten pułap jest nie do osiągnięcia. Dlatego wybierz Jezusa, który wziął na siebie wszystkie twoje patologie. On je wziął, wchłonął. Pytanie, czy się z tym zgodzisz? To jest bardzo dobra nowina. Właśnie usłyszałeś po raz pierwszy w życiu Ewangelię. Dobrą nowinę o tym, że nie musisz się starać, aby wejść do nieba. Po prostu zgódź się z Bogiem, który zrobił robotę za ciebie. To bardzo proste. Ja się zgodziłem. Ja idę do nieba. Ponieważ Jezus umarł za mnie. Personalnie. Ja się z tym zgodziłem. I idę do nieba. Mam pewność. Wybierz życie, żebyś żył. Albo nie.